Witam. Ostatnio dowiedziałem się, że w przemyśle lotniczym notorycznie dochodzi do aktów druciarstwa. Co więcej, mam na to dowody. Pozwólcie, że wyjaśnię o co chodzi. Wibracje mogą powodować luzowanie się śrub i nakrętek, dlatego stosuje się różne metody, aby temu zapobiec, jak na przykład takie nakrętki z nylonową wkładką, podkładki sprężynujące, kleje do gwintu. Nakrętki koronkowe, które po nakręceniu na gwint śruby blokuje się za pomocą zawleczki, ale nie takiej od granatu. Oczywiście w śrubie musi być wykonany otwór, przez który zakłada się taką zawleczkę. Dowiedziałem się ostatnio, że w przemyśle lotniczym robi się jeszcze coś innego. Mamy tutaj śrubę z jakiegoś samolotu z przewierconymi otworami we łbie. Tutaj jest kolejna śruba z otworami we łbie. Wyobraźcie sobie, że te otwory wykorzystuje się do zabezpieczenia tych śrub przed odkręcaniem się pod wpływem wibracji. Na przykładzie tych dwóch śrub przedstawię Wam, jak zabezpiecza się je przed samoczynnym odkręceniem. Kierunki odkręcania śrub zaznaczone są strzałkami. Stosuje się do tego specjalny drut. Który przewleka się przez dziury wełbach w określony sposób. Przewlekam drut i zaginam go na łbie śruby w kierunku przeciwnym od przestrzeni pomiędzy śrubami. Składam ze sobą dwie końcówki drutu. Jak widzicie, gdybym teraz przyłożył siłę na końcu tych końcówek, powodowałaby ona dokręcanie się śruby. Przeciągam drut po skosie do drugiej śruby. W tym miejscu mamy otwór w drugiej śrubie. Łapie końcówki drutu w tym miejscu i blokuje na nich specjalistyczne szczypce. Ciągnąc za końcówkę kręcioła w szczypcach, powoduje splatanie się końcówek. Wciskając szczypce, zwalniam ich ucisk. Teraz jedną końcówkę przewlekam przez otwór we łbie śruby. Druga końcówka przechodzi nad łbem śruby z przeciwnej strony niż przestrzeń pomiędzy śrubami. Łapię końcówki szczypcami i skręcam tym razem ręcznie, bo chcę, aby drut przechodzący nad łbem śruby miał tendencję układać się w kierunku gwintu śruby. W ten sposób jest mniejsza szansa na zsunięcie się drutu ze łba śruby. Ucinam nadmiar drutu i zaginam skręconą końcówkę. W tej chwili te dwie śruby pilnują się wzajemnie przy pomocy tak założonego drutu, aby nie odkręcać się. Kiedy górna śruba usiłowałaby odkręcić się, to dolna śruba jej na to nie pozwoli i vice versa. Takie oto druciarstwo ma miejsce w przemyśle lotniczym. Do tej roboty używa się takich specjalnych szczypiec, które można zatrzasnąć na drucie, a pociągając za tego kręcioła, skręca się drut. Jak widać, druciarstwo nie powinno kojarzyć się zawsze źle. Jest to metoda tak dobra, że stosuje się ją również w pojazdach wyścigowych. A teraz zastanów się i odpowiedz sam sobie: Czy masz takie coś w swoim pasacie? Kto panie by to pomyślał, że te samoloty są poskręcane drutem? Toż to skandal. Do następnego.